Siemanko, z tej strony Grzesiek, witam Was w kolejnym odcinku kanału ratowniczego, witam na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka będzie rozmowa kwalifikacyjna, jeden z etapów podczas naboru do PSP z ulicy i uważam, że jeden z najważniejszych etapów podczas tego naboru. Opowiem Wam, jak wygląda taka rozmowa, na co się przygotować, na co komisja zwraca uwagę, jakich błędów się wystrzegać i ogólnie postaram się powiedzieć o tym, co zrobić, żeby ta rozmowa wypadła jak najlepiej i żebyśmy padli jak najlepiej przed tą komisją. Zanim zaczniemy omawiać samą rozmowę, chcę Wam tutaj pokazać ogłoszenie o naborze. Jest to archiwalne ogłoszenie o naborze na podział bojowy z Wrocławia. Tutaj wszedłem sobie w punkt rozmowa kwalifikacyjna i tutaj macie coś takiego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega autoprezentacja kandydata, tym wskazanie zainteresowań, doświadczeń, czyli taka prezentacja własnej osoby, kompetencje społeczne niezbędne do służby w PSP oraz ich wpływ na motywację kandydata do podjęcia pracy w straży pożarnej, czyli nasza motywacja. No i trzeci punkt, umiejętność komunikacji, czyli jasnego i zwięzłego przekazywania informacji. I według tych trzech punktów komisja będzie nas oceniała jako kandydatów i formy sprawdzania tych punktów na każdej rozmowie będą troszkę inne, ale wszystkie będą dążyły do tego, żeby sprawdzić, jakie macie motywacje, jaką jesteście osobą, jak przekazujecie informacje. Jak się do takiej rozmowy przygotować, jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebyśmy wypadli jak najlepiej. Ja osobiście zaliczyłem 8 rozmów. Byłem na 8 naborach, za 8 razem się dostałem, przeszedłem 8 rozmów i każda rozmowa była inna. Każda rozmowa była inna, ale podczas każdej z tych rozmów były w sumie sprawdzane te trzy punkty, więc tylko podczas każdej rozmowy te punkty były sprawdzane w troszeczkę inny sposób. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, czyli autoprezentację, to chcę Wam powiedzieć, że najlepszym sposobem będzie po prostu przygotowanie sobie w domu takiej krótkiej prezentacji na temat własnej osoby, tak żebyśmy normalnie wiedzieli, co mamy powiedzieć. Bo nie każdy jest taką osobą, że może na przykład polecieć na takim flow i mówić bez przygotowania o sobie. Inne osoby na przykład czegoś takiego nie mają i najlepszą opcją będzie przygotowanie takiej autoprezentacji o swojej osobie i chcę, żebyście wiedzieli, że bardzo ważne jest tam wypośrodkowanie wszystkiego, czyli nie możemy powiedzieć za mało, ale też nie możemy powiedzieć za dużo. Musimy powiedzieć krótko, zwięźle na temat. Uważam, że nie powinniśmy podczas tej rozmowy idealizować swojej osoby i nie powinniśmy zgrywać tam jakichś chojraków, cwaniaków, turboratowników, jeżeli jesteśmy w ochotniczej straży pożarnej. Po prostu bądźmy sobą i opowiedzmy o sobie i możecie powiedzieć o rzeczach, które w waszym przekonaniu są ważne, ale niekoniecznie muszą być związane z Państwową Strażą Pożarną. Ja na swoim przykładzie Wam powiem, że na przykład ja pracowałem w szkole z osobami niepełnosprawnymi, byłem wolontariuszem, byłem sędzią na olimpiadach specjalnych i to podczas rozmowy o tym powiedziałem. Pokazałem im oczywiście też certyfikaty, bo mam takie przeszkolenie i to zostało odebrane bardzo dobrze, punktowałem bardzo w ich oczach, stwierdzili, że jestem taką empatyczną osobą i można powiedzieć, że jestem takim wzorem takiego ratownika, który powinien być empatyczny i taki miły w stosunku do innych ludzi. No i na przykład to był dla mnie duży plus, mimo że to, co robiłem, nie było totalnie związane ze strażą pożarną. A wierzcie mi, że oni też chcą Was poznać z takiej troszeczkę innej strony, ale to, co mówiłem, nie przeginajmy, nie opowiadajmy za dużo i nie rozwijajmy się za bardzo w tym temacie. Jeżeli chodzi o kompetencje społeczne i nasze motywacje do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, to chcę Wam powiedzieć, że każdy jest inny i każdy ma inną motywację do podjęcia w straży pożarnej. Prawdopodobnie większość z Was i większość ludzi, którzy starają się do Państwowej Straży Pożarnej dostać, będzie mówiło zawsze to samo, że chcą pomagać ludziom, chcą ich ratować, ble, 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 bo to jest ich misja życia i tyle. Okej, fajnie, to jest bardzo fajna motywacja, że chcemy innym ludziom pomagać, ale weźcie pod uwagę, że komisja będzie praktycznie zawsze słyszała to samo, nie? Fajnie, jeżeli sobie przygotujecie coś innego, może coś powinniane w inny sposób, jakąś inną motywację, ponieważ to dla nich będzie coś nowego, bo jestem przekonany, że większość osób będzie mówiła jedno i to samo, czyli chęć pomagania ludziom. Sam to mówiłem, ale miałem też kilka innych motywacji, na przykład nie bałem się powiedzieć, że chcę znaleźć stałą i stabilną pracę, tak? Mimo że warunki finansowe na przykład na tamten czas nie były jakieś fajne, ale zależało mi na tym, żeby ta praca była stabilna i żebym to zatrudnienie miał ciągle, więc jakby to też był taki argument, którego oni wcześniej na przykład nie słyszeli, tak? Musicie sobie
też w domu przeanalizować, jakie macie motywacje i sobie to po prostu wypunktować i przygotować się do tej rozmowy, że jak was o to zapytają, no to żebyście po prostu przedstawili im kilka fajnych argumentów, takich ciekawych i trochę innych niż to, co oni słyszeli na przykład wcześniej albo będą słyszeli po was, bo tak jak mówiłem, na pewno będą się powtarzały jedne i te same motywacje, więc to jest ważne, żebyśmy byli troszeczkę oryginalni pod tym względem. Słuchajcie, umiejętność komunikacji, którą oni oceniają, jest to bardzo ważny element, ponieważ tą umiejętność już praktycznie będą oceniali podczas waszej autoprezentacji, podczas odpowiadania na pytania, będą wam zadawać pytania, więc jakby oni będą oceniali wasz sposób mówienia, rozumienia pytań i to, w jaki sposób odpowiadacie, być może nawet jak gestykulujecie, mowa ciała, czy się denerwujecie, czy się nie denerwujecie. Najważniejsze, czy się potraficie wysłowić. Ciężko jest popełnić błąd ortograficzny mówiąc, praktycznie się go nie da zrobić, można się przejęzyczyć, co jest całkowicie normalne, ale chodzi mi o to, żebyście potrafili się wysłowić i umieli przekazać jasno i klarownie daną informację. U mnie to wyglądało tak, że każdy z kandydatów dostawał wycinek jakiegoś artykułu chyba z przeglądu pożarniczego, oczywiście dotyczący straży pożarnej. Pamiętam do dzisiaj miałem taki wycinek opisujący akcję chemiczną w Poznaniu i moim zadaniem było przestudiowanie tego artykułu. Dostałem na to tam 5 minut, potem miałem czas, żeby opowiedzieć im o tym artykule w jak najkrótszych słowach, tak żeby przekazać jak najwięcej informacji, używając jak najmniej słów i zrobić to w miarę szybko, tak? Więc przeczytałem sobie ten artykuł, wyciągnąłem z niego najważniejsze informacje, no i zacząłem opowiadać, że to było zdarzenie chemiczne, że miało miejsce tam i tam, że przyjechała jednostka ta i taka, że w ten i taki sposób zlikwidowali zagrożenie, po czym wszyscy udali się bezpiecznie do jednostek, nikomu nic się nie stało, akcja zakończona sukcesem. I oczywiście w tym artykule było kilka innych informacji, typu, że była tam telewizja, ktoś tam jeszcze przyjechał, mało ważne informacje z perspektywy takiej typowo pożarniczej. I im chodziło o to, żebyśmy potrafili zrobić selekcję tych rzeczy najważniejszych, więc jeżeli bym zaczął mówić o tych rzeczach mało ważnych, to oni by stwierdzili, że jednak nie mam takiej umiejętności jasnego przekazywania takich najważniejszych informacji. Właśnie, więc po to był ten test, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie przeprowadzić selekcję najważniejszych informacji. A to się tyczy też przyszłego dowodzenia, ponieważ jeżeli będziemy na przykład korespondować na radiu ze stanowiskiem kierowania, to tam panuje taka zasada minimum słów, maksimum treści, czyli w jak najmniejszej ilości słów musimy zawrzeć jak najwięcej informacji, ponieważ czas jest najważniejszy i też nie chcemy blokować linii i oni tutaj także sprawdzają waszą umiejętność takiego właśnie przekazywania informacji. Słuchajcie, kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest to ubiór. Weźcie pod uwagę, że rozmowa kwalifikacyjna w straży jest to rozmowa kwalifikacyjna tak jak wszędzie indziej. Czyli gdzie byśmy nie poszli do pracy, zawsze zwrócimy uwagę na ten wygląd i pójdziemy ubrani w koszulę, eleganckie spodnie, buty, niektórzy ubiorą garnitur i ze strażą pożarną jest dokładnie tak samo. Ponieważ idąc ubrani elegancko, oddajemy szacunek komisji. Komisja też jest ubrana elegancko w swoje mundury, więc fajnie jak my też jesteśmy ubrani. Oczywiście nie w mundury, tylko w elegancki strój, ponieważ jesteśmy kandydatami do straży. Dopiero. No i po prostu to jest mile widziane, jeżeli kandydat przyjdzie schludnie i elegancko ubrany. Schludnie, skromnie, jak tam chcecie, tak? Bowiem widziałem takich gadków, że przychodzili na rozmowy kwalifikacyjne w spodenkach, w koszulkach, jakby dopiero z plaży wrócili i byli zdziwieni, jak wszyscy inni byli w garniturach, a oni byli ubrani jak na imprezę albo jak na grę w piłkę. No i to był błąd i uważam, że tym osobom to wręcz zaszkodziło i zostało to bardzo źle odebrane. Dlatego pamiętajcie o tym, że ubiór jest ważny. Ale pamiętajcie, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu, bo kolega mi opowiadał, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej u niego w jednostce jeden kandydat przyszedł ubrany w mundur Ochotniczej Straży Pożarnej. I dla mnie to jest też strzał w kolano, ponieważ nadgorliwość gorsza od faszyzmu. I wierzcie mi, że jeżeli ja bym widział osobę, która przychodzi ubrana w mundur Ochotniczej Straży Pożarnej, to wiem, że się tego nie powinno robić, ale sklasyfikowałbym taką osobę jako tak zwanego turbola, czyli turboratownika, dla którego straż pożarna to całe życie, nie ma nic innego poza tym i on chce się dostać do PSP, jest aktywnym działaczem w OSP, świata nie widzi poza ratowaniem życia, ludzkiego imienia i w ogóle straż i tylko straż. Tacy ludzie są niebezpieczni, wiem to z własnego doświadczenia. I wierzcie mi, że w straży też takich ludzi nie chcą. Chcą ludzi, którzy są zainteresowani, żyją tą strażą, jakby sprawia im to dużo radości, ale którzy potrafią wypośrodkować pewne rzeczy. Turboli w straży nie chcą,
I takie osoby tak mogą być odebrane, więc niech was ręka boska kara, żeby przyjść na rozmowę kwalifikacyjną w mundurze z OSP. Jak ktoś takiego munduru nie ma, no to lepiej dla was. Wierzcie mi, że tak nie przychodzimy na rozmowę. Kolejną sprawą, taką psychologiczną, to jest tylko moja rada, i jest to, aby patrzeć w oczy osobie, z którą się rozmawia. Jeżeli w komisji, bo zazwyczaj w komisji będą siedziały 3-4 osoby, być może więcej, zazwyczaj jak ja byłem, to przeważnie były to 4 osoby, to jeżeli jest na przykład pytanie o autoprezentację, że mamy się przedstawić, poopowiadać o sobie, fajną metodą jest po prostu patrzenie każdemu w oczy po trochę, tak? Czyli na przykład mówimy do jednego, przeskakujemy wzrokiem na drugiego po kilka sekund, tak żeby każdy z nich miał wrażenie, że szanujemy tą osobę i patrzymy mu w oczy. Nie patrzymy, broń Boże, w stół, nie patrzymy w podłogę, nie patrzymy w swoje ręce, po prostu patrzymy cały czas na komisję. Wiem, że dla niektórych to jest bardzo trudne, ale wierzcie mi, że to jest odbierane jako coś fajnego. Jesteśmy odbierani jako pewne osoby, osoby, które potrafią się wysłowić i jako osoby, które oddają szacunek swojemu rozmówcy. Jeżeli pytanie jest zadawane przez jedną konkretną osobę, a jedna osoba zadaje nam jakieś konkretne pytanie, wtedy oczywiście ten wzrok możemy kierować troszkę dłużej na osobę, która nam to pytanie zadaje. To są tylko i wyłącznie takie moje porady, ja takie coś stosowałem i zawsze w tej punktacji na tych rozmowach byłem zawsze pod tą górną granicą, więc uważam, że te rozmowy dobrze mi wypadały. Fajną rzeczą będzie, jeżeli wcześniej przed rozmową dowiecie się co nieco na temat danej jednostki, do której próbujecie się dostać, czy tam danej komendy, bowiem czasami, może nie często, ale czasami zdarzały się sytuacje, że padały pytania odnośnie funkcjonowania danej jednostki, czy na przykład kolega był pytany, czy wie, jakie są kryptonimy danego samochodu. Było pytane o to, czy dany kandydat wie, jak się nazywa komendant albo dowódca jednostki, więc jakby jeżeli przed rozmową się przygotujecie z tego i na przykład na takie pytania odpowiecie, nie musicie oczywiście, tak, bo to nie jest wymóg, ale jeżeli odpowiecie, to uważam, że całkiem fajnie zaplusujecie u tej komisji i będzie to naprawdę mile widziane, bo to oznacza, że profesjonalnie podchodzicie do tej rozmowy i bardzo wam zależy na tym, żeby do tej straży się dostać. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli w jakiś sposób wam pomogłem, rozwiałem wasze wątpliwości, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie to w komentarzach. Jeżeli odcinek się podobał, temat się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli content kanału się podoba, a jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw suba. No i my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!